Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś mam dla Was już ostatni przepis przed świętami, więc zanim przejdę do przepisu, chciałabym Wam przede wszystkim życzyć zdrowych, pogodnych, pełnych miłości świąt Wielkiej Nocy w gronie swoich najbliższych. Dziś przygotowałam dla Was również niezbędne danie, które gości u mnie na wielkanocnym stole, a są to faszerowane jajka. Wiem, że każdy przygotowuje to danie wedle własnego uznania, ale ja chciałabym Wam pokazać mój sposób. Jajka faszerowane pieczarkami są przepyszne, łatwe i szybkie w wykonaniu. Można je oczywiście podać z różnorodnym nadzieniem. Aby przygotować takie faszerowane jajka, będę potrzebować do tego ugotowanych na twardo jajek, pieczarki, cebulę, masło, majonez, musztardę, sól, pieprz ziołowy oraz koperek. W pierwszej kolejności przygotuję pieczarki. Wiem, że niektórzy z Was pieczarki czyszczą, ale ja jakoś zawsze obieram. Pieczarki mam obrane, więc teraz w drobną kostkę pokroję cebulę. Następnie również w drobną kostkę pokroję pieczarki. Na patelni rozpuszczam masło. I najpierw podsmażam na złoty kolor cebulkę. Do podsmażonej cebulki dodam teraz pieczarki i podsmażam, aż wyparuje nadmiar wody, co jakiś czas oczywiście mieszając. Podsmażone pieczarki odstawiam do wystygnięcia. Teraz ugotowane jajka kroję wzdłuż, żółtka dodaję do przygotowanych wcześniej pieczarek. Teraz kolejno dodam musztardę, majonez oraz sól i pieprz do smaku. Wszystko dokładnie mieszam, aż składniki się połączą. Gotowy farsz nakładam po brzegi na jajka. Na końcu wystarczy teraz gotowe jajka posypać koperkiem. Jeżeli nie lubicie koperku, możecie do tego również użyć szczypiorku. Gotowa przekąska idealnie pasująca na wielkanocny stół, a także na każdą imprezę. Faszerowane jajka są proste w przygotowaniu, nie wymagają od nas zbyt wiele czasu, co z pewnością jest plusem. U nas jajka właśnie w takim wydaniu goszczą już od jakiegoś czasu i szczerze mówiąc znikają błyskawicznie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i że chętnie będziecie do niego wracać. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz czy też subskrypcję. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!